Dobro trzeba czynić, nieść, bo tylko to możemy zostawić po sobie. Z takim przesłaniem odbyło się śniadanie wielkanocne w Koninie, jakie dla naszych gości z Ukrainy przygotowali wolontariusze z Miejsca Dobra. Dlatego nie dziwi to, że wiele radości, ale i łez wzruszenia było podczas tego niesamowitego wydarzenia. Na to wyjątkowe spotkanie z nimi przybyło kilkoro radnych poseł, a także prezydenci Konina. Piotr Korytkowski przywitał wszystkich po ukraińsku. Dobry dzień dla was wszystkich. Chrystus Woskres! Witam was w Koninie, już można powiedzieć w tej chwili oficjalnie. Bardzo się cieszę, że znaleźliście tutaj bezpieczną przystań w tych trudnych dla was czasach. Życzę wam, żeby ten niespokojny czas, który jest w waszej ojczyźnie, jak najszybciej minął. Żebyście mogli powrócić do swoich domów, które porzuciliście. Żeby wszyscy ci, którzy w Ukrainie walczą za wolność waszej ojczyzny, przeżyli i obronili wasz kraj. Dziękuję za to, że przybyliście i bardzo fajnie będzie mi razem z wami spożyć śniadanie wielkanocne. Prezydent życzył naszym gościom dużo spokoju z okazji świąt wielkanocnych, jakie Ukraińcy obchodzą tydzień po naszych. On sam od Ukrainek otrzymał kosz z Paschą Wielkanocną w podziękowaniu za to, jak zostały przyjęte w Koninie. Życzenia składali im także wolontariusze z Miejsca Dobra, którzy zaprosili ich na to wyjątkowe śniadanie. W imieniu wszystkich wolontariuszy Miejsca Dobra życzymy wam z okazji świąt wielkanocnych zdrowia, pokoju i wszelkiego dobra. Mamy nadzieję, że dzisiejsze śniadanie chociaż trochę przybliży was do Ukrainy i poczujecie się jak w domu. Nieśmy pokój i miłość. Wesołych świąt. Kochani, від імені всіх волонтерів Місця Добра з приводу свята Дня Великодня бажаємо вам здоров'я, мира і всього найкращого. Сподіваємось, що цей сніданок подарує вам трішечки України. І ви будете почуватися як вдома. А наш солодкий заєць подарує радість вашим діткам. Даруємо радість та любов. Зі святом Великодня вас! Nie zabrakło także podziękowań dla innych osób, które zaangażowały się w przygotowanie świątecznego śniadania, w tym dla pań z pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół imienia Mikołaja Kopernika w Koninie oraz grupie Ukrainek, które zadbały o to, aby stoły uginały się od sałatek, jajek, wędlin, ciast i przede wszystkim ukraińskiego barszczu. Zanim jednak wszyscy zaczęli się częstować tymi pysznościami, nie zabrakło wspólnego okrzyku. Chwała Ukrainie! Po krótkiej modlitwie odmówionej przez kapłana Ukraińcy i Polacy wspólnie zjedli wielkanocne śniadanie, a zgromadzonych było tak dużo, że w pewnym momencie zabrakło miseczek do zupy. Przygotowaliśmy się dla mniej więcej 300 osób. I przyznam szczerze, nawet nie sądziłam, że tyle przyjdzie. Nawet o tych 300 nie myśleliśmy. Też pogoda była taka, jaka miała być. No deszczowo dziś jest przepięknie. No ale myślę, że z Miejsca Dobra wiadomości dobre się szybko rozchodzą i to tak... Jak zobaczyliśmy te tłumy z autobusów wychodzące, idące w naszą stronę, to te serca gdzieś tam w środku. No ale tak przygotowali, zakładaliśmy 300 osób. A przyszło na pewno dużo więcej, bo szacunkowo ponad 400. Było więc mnóstwo pracy, aby to wszystko przygotować, więc trzeba było zacząć już dwa dni wcześniej. Pracy było bardzo dużo, począwszy od gotowania, przywożenia wszystkich zakupów, bo też kuchnia nie jest w Miejscu Dobra, więc jest w innym miejscu, więc logistycznie to wszystko było trzeba zorganizować. W zasadzie od czwartku do dzisiaj, do godziny 11 pracowaliśmy non-stop. Tutaj byliśmy bardzo wcześnie rano, ponieważ było trzeba rozstawić wszystkie stoły, poszykować wszystko, obrusy, koszyczki, wszystkie dekoracje. No przede wszystkim ogromną robotę wykonały panie w kuchni, tak? Bo one przez dwa dni non-stop po prostu gotowały. Mamy też przepiękne fotorelacje z tej kuchni, a zapachy, które się tam roznosiły, po prostu były nieziemskie. Dlatego wiele radości sprawiło wolontariuszom to, że tak dużo gości z Ukrainy przyszło, by wspólnie świętować zmartwychwstanie Chrystusa. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Baliśmy się, że może nie wszyscy do nas trafią, nie wszyscy, nie do wszystkich dotrze ta informacja, ale widzimy, że jednak
Nie powiem, że przeszło to nasze oczekiwania, ale naprawdę jesteśmy dumni, że to tak wyszło i że tak wielu gości z Ukrainy możemy tutaj dzisiaj przy tym stole zobaczyć. Widzimy, że się cieszą, że się wzruszają. Tak jak my zresztą. Także myślę, że to się naprawdę nam udało. Jest to przepiękne wydarzenie. Zachwyceni nie tylko organizacją śniadania, które dało naszym gościom choć na miastkę świąt wielkanocnych, byli sami Ukraińcy. Ich wdzięczność za to, co spotyka ich w Polsce, jest ogromna i wielu wyraża ją ze łzami w oczach i z dużym wzruszeniem. Dla Ukraińców to bardzo ważne, ponieważ to... Stresowa sytuacja, że kiedy ludzie i w wozrastie, i młodzi... Dla Ukraińców to bardzo ważne, dlatego że ludzie są w stresowej sytuacji, bo nie rozumieją i nie pomyśleliby nigdy, że przyjdzie im coś takiego przeżywać. To nie do pomyślenia, że człowiek w naszych czasach, we współczesnym świecie, w XXI wieku będzie musiał przeżywać coś takiego. Dobrze, że ja miałam dokąd jechać. No, хорошо, że nie było куда jechać. Спасибо вам огромное. Dziękuję вам bardzo. Dziękuję całemu miastu za to, że nam takie spotkanie zorganizowaliście. Całej Polsce wielkie podziękowania za to, że to tak zorganizowane. Wolontariusze, tłumacze niosą tak dużą pomoc dla wszystkich, którzy nie znają języka, nie znają kraju. Po prostu przyjeżdżają i tak pomagają. Tak pomagają. Duże wdzięczni. Bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że takie spotkanie zostało zorganizowane. Wy bardzo pomagacie Ukraińcom, którzy przyjechali tutaj. Psychologicznie się tutaj adaptujemy, poznajemy ze sobą w przyjemnej atmosferze. Przyjemnej atmosfery. Bardzo jesteśmy wdzięczni i bardzo wam dziękujemy za to, że wy nas przyjęliście, za dobre przyjęcie. Wielkie, wielkie podziękowania. Niskie pokłony dla was za wszystko. Za wszystko i za to, że nam pomagacie we wszystkim. Nam bardzo dobrze, tak dobrze, że modlimy się za was. Tak благодарны, что я... My modlimy się za was. Wszystko takie ładne, wszystko cudowne. Dziękuję wam, że wy nas tak przyjęliście, nakarmiliście. Barszcz dobry, choć ja nie próbowałam, bo już się najadłam. Jadłam w domu. Córka wszystko próbowała i wszystko jej smakowało. Wszystko piękne, pogoda dopisała. Dziękuję wam. Trzeba podkreślić, że to wielkanocne śniadanie dla naszych gości z Ukrainy od początku do końca przygotowali wolontariusze z Miejsca Dobra, którzy zaczęli swoją charytatywną działalność już kilka dni po wybuchu wojny. Dzisiaj działa jak dobrze zorganizowana korporacja. Mamy zarejestrowane ponad 2900 osób na dzień dzisiejszy w 894 rodzinach. Dziennie myślę, że przewija się przez Miejsce Dobra około 350 osób, bo oni mają jakby wydzielone te rzeczy, które żywność mogą odbierać maksymalnie dwa razy w tygodniu, chemię raz w tygodniu, więc no nie są codziennie te same osoby. No ale tak mniej więcej tych liczb powinniśmy się trzymać i jest to realne. I każdy z nich otrzymuje w Miejscu Dobra wsparcie, jakiego potrzebuje, a są to najróżniejsze potrzeby, nie tylko materialne. Przychodzą... Czasami tylko porozmawiać nawet, wesprzeć się, zapytać, usiąść. Szukają chyba takiej normalności. Część z nich mieszka w rodzinach, więc ta normalność jest jakby im dana z zewnątrz. Część mieszka już samodzielnie i chyba potrzebują jakiegoś takiego wsparcia z zewnątrz. Przede wszystkim żywność. Wydajemy żywność w bardzo dużych ilościach i tu muszę zaznaczyć, bez firm i ludzi, którzy nas wspierają, i osób prywatnych, i firm absolutnie nie mielibyśmy racji bytu. Dlatego ważne jest, aby takich dobrych ludzi i firm było jak najwięcej, a ich zapał do pomagania nie zgasł nigdy.